przyjemna konieczność. Pisanie jest dla mnie sposobem myślenia. Ciąg czynności myślowo-czuciowych. Udzielaniem głosu tym, którzy go nie mają. Szansą powiedzenia tego, czego nie umiem powiedzieć w życiu. Bardzo, bardzo nietypowa sytuacja dla autora, samemu tworzyć wybór własnych wierszy. To zwykle robią redaktorzy, robią krytycy, czasem inni pisarze i bardzo często odbywa się to postmortem. Natomiast w tym wypadku miałam okazję do takiego sentymentalnego spaceru przez ponad 20 lat pisania i publikowania wierszy. Był to spacer momentami dla mnie samej zaskakujący, coś jak grzebanie w piwnicy czy na strychu, który się dawno temu zamknęło i w zasadzie doskonale wiemy, co się w tych walizeczkach znajduje, a jednak za każdym razem jest to jakieś odkrycie, także dla nas samych. Dla mnie podróż sentymentalna, dla czytelnika być może jakiś tam autorski klucz do odczytania inaczej poprzednich tomów wierszy. Trudno powiedzieć, na pewno ciekawa przygoda, natomiast spotkałam się z bardzo ciekawymi opiniami, jakobym była jedną z nielicznych autorek, które równo uprawniają swoje najstarsze i najnowsze wiersze. Często pytają koledzy pisarze, pytają czytelnicy, a które książki, które wiersze lubisz najbardziej? No więc porządkując ten wybór, doszłam do wniosku jedynego słusznego, że wszystkie kocham i lubię tak samo, niektóre po prostu dłużej, ale na pewno wszystkie tak samo. No to przede wszystkim muszę powiedzieć o Festiwalu Biura Literackiego z 1999 roku. Odbywał się w Legnicy i wtedy w ramach odsieczy wystąpiłam jako pierwsza zaproszona młoda poetka. I było to dla mnie rzeczywiście niesamowite przeżycie, mimo że wcześniej już na festiwalu byłam jako gość. I już rok później, w roku 2000, w tejże samej Legnicy, Artur Bursztyn na tyle mi zaufał, że już z gotową książką Paradiso otwierałam kolejny festiwal spotkaniem z Darkiem Foxem. I to też spotkanie, które bardzo, bardzo zapadło mi w pamięć. No i jak się okazuje, niemalże równo 20 lat później, rok temu w Stroniu Śląskim, mogłam świętować z Państwem 20 lat swojej współpracy z Biurem Literackim i Nagrodę Szymborskiej dla tomu Mordercze Ballady. Także przedziwne koło wydarzenia zatoczyły. Natomiast każdy festiwal obfitował w wydarzenia i w momenty bardzo dla mnie ważne. Nie tylko te, kiedy to ja byłam gwiazdą mówiącą ze sceny, ale także przede wszystkim może te niesamowite wzruszenia czytelnicze towarzyszące spotkaniu ze znakomitymi autorami, których można było zobaczyć, posłuchać, a nawet z nimi porozmawiać z Polski i z zagranicy. Także mnóstwo tych przeżyć to temat na dłuższą rozmowę.